Ale się stęskniłam za nagrywaniem idiotek, słuchajcie. No dysponuję jedynie paroma chwilami wolnego czasu między pracą i, i prowadzeniem też mojego drugiego podcastu, który się nazywa Tu Okuniewska. I to jest w ogóle szalone, to, jest, to, to część z Was w ogóle nawet nie wie, że ten drugi istnieje. Nie, nie wiem w ogóle jak to jest możliwe, ale informuję, że jeżeli zaczynacie ten podcast i nie wiecie o tym, że jest drugi, Okuniewska. No to macie jeszcze prawie jakieś 47 odcinków do odsłuchania, i to jest, to jest kilka dobrych godzin nadrabiania, no, do, no, do czego was serdecznie zachęcam. Ale dziś, tematem tego odcinka będą toksyny. I ja chciałabym powiedzieć, że to będą toksyny usuwane z organizmu na przykład dzięki wątrobie. I pamiętam w ogóle, jak się uczyłam do biologii e, o wątrobie, no to się uczyłam, że jest jak peroksysomy. I żeby to zapamiętać, to sobie ułożyłam taki wierszyk, yy, że eloziomy za wam powiem, co to są peroksysomy. I tam było coś o piciu alkoholu i tam przetrawianiu go. No już nie pamiętam, jak to szło, ale jeżeli jesteście przed baturą, to istnieje coś takiego jak peroksysomy. Ale chciałbym powiedzieć, że dzisiaj będzie o tych toksynach, które na przykład na które działa modny i nieskuteczny detoks sokowy, albo na przykład głodówka lecznicza, ale niestety będzie to o typach i typiarach którzy nie, no nawet nie zasługują na to, żebyśmy dotykali ich czubkiem buta, a, a my zamiast uciekać, to my siadamy im na kolankach i się do nich przytulamy i wierzymy, że nam się uda ich odtoksycznić. No i brawo, super, no brawo. I jak już pewnie wiecie, a zresztą no, pewnie już puenta na koniec odcinka sama wybrzmi, te toksyny nam później zatruwają całe życie. I my kończymy pod kroplówką, pod postacią przyjaciół, łez wylanych i terapii, ale pozwoli nam dzisiaj ten, ten temat, zgłębić yy, piosenka, jak zwykle, zgodnie z tradycją. Jest to artystka, która yy, nagrała chyba tylko jedną piosenkę tak naprawdę i świat o nie zapomniał. Jest to Leona Lewis w swoim utworze, który, który się nazywa Miłość krwawiąca, czyli Bleeding Love, ale więc posłuchajmy. Bardzo staram się nie słuchać, ale mówią tak głośno. Kłujące dźwięki wypełniają moje uszy. Próbują wzbudzić we mnie wątpliwości, ale ja wiem, że celem tego wszystkiego jest ochronienie mnie przed upadkiem. Nie ma nic wspanialszego od tego przypływu uczuć, gdy mnie obejmujesz. Czyli widzicie, ona już musi na kolankach, więc w tym świecie samotności widzę twoją twarz, chociaż wszyscy dookoła myślą, że wariuję. być może, być może. Ale nie dbam o to, co mówią. Zakochałam się w Tobie, chcą mnie odciągnąć, ale nie znają prawdy. Moje serce jest sparaliżowane, bo wciąż zaciskam te ranę. Ty ją rozciąłeś i teraz wciąż krwawie miłością. Leona, wróć do nas tu, na ziemię bo, bo trochę cię odjebało. Bo z tej piosenki wynika, że, Leona, on, że ona ma bliskich ludzi, którzy jej mówią, weź stara, w ogóle weszłaś w toksyczną relację. On jest dla ciebie zły, no zobacz, jak się przez niego czujesz. No weź to zakończ. Ale ona mu siada na kolankach. I ona mu mówi, co za pierdolenia, oni się w ogóle nie znają. Nasza miłość jest trudna, ale jest wyjątkowa. I ja to czuję. I znajomi mówią, dawaj tego Facebooka, Leona, kurwa, blokuj tego typa natychmiast. No i ona go blokuje pewnie, a później wychodzi od znajomych i go odblokowuje. To jest jakby wiadome. Więc dziś opowiem wam o toksynach i o moich przyjaciółkach idiotkach, które z tymi toksynami były. Dzisiaj niestety no, nie gwarantuję, że to będzie hecheszkowy odcinek. No Może to być odcinek smutny. I może być to odcinek ciężki. I chyba w ogóle całe idiotki takie trochę są, że one mogą smucić, no bo to, to jest smutne, że tyle w ogóle no super osób przechodzi przez takie różne bagna, i tak naprawdę tylko dlatego, że mają do zaoferowania dużo miłości i po prostu lokują ją na złych osobach. Ale są też to historie podnoszące na duchu, no bo nigdy nie jesteśmy same, ani sami, w tym głównie. No, i setki dziewczyn i chłopaków, które mijacie na uczelniach, na ulicy, w sklepach. No, idealni ludzie z Instagramów, te idealne związki. No, to łączy nas wszystkich to, że albo byliśmy idiotkami, albo jakieś idiotki znamy. No. I będą to po części historie nadesłane, no ale też historie moich bliskich przyjaciółek, idiotek. I wciąż zgodnie z tą zasadą, że ten podcast nie ma nikogo szczuć ani linczować, tylko ma stworzyć przestrzeń na to, żeby można było poczuć, że się nie jest wariatem, tylko że inni też mają podobne doświadczenia. I że no, nie jesteśmy sami w tym wszystkim. Dlatego te historie są prawdziwe, ale ja je delikatnie zmieniam, no bo żeby nie można było nikogo namierzyć, żeby nikomu nie stała się żadna krzywda. Ale może najpierw przedstawię Wam wstępną definicję toksyny. No jest to osoba, która wszystkim tym, co robi, no, ona sprawia, że najpierw nas w sobie zakochuje, tam owija sobie nas wokół palca, a potem zrobi nas pajaca. I na czym w ogóle robienie z nas pajaca polega? No na przykład na tym, że się mówi jedno, a robi się drugie. Albo na przykład na tym, że się rujnuje nasze poczucie własnej wartości i naszej godności i się nas sprowadza do pozycji parteru albo nawet niżej. I to może być typ wychowywany przez wilki, to może być w ogóle typ zmieszany z tym zapominalskim typem i nawet z wieloma innymi typami, nawet stoja typ niepokorny Stachurskiego. Dobra, to był żałosny żart, ale, ale chodzi mi o to, że toksyną może być każdy. To może być nawet koleżanka z pracy tak naprawdę, albo kuzynka. I najważniejsze, co trzeba wiedzieć o toksynach, to jest to, że jeśli Wam coś podpowiada, że ktoś jest dla Was toksyczny, to to jest ta nasza intuicja. To jest, to jest intuicja na przykład, którą mają czyżyki. Czyżyki też mają intuicję, więc odlatują, jak widzą, że się zbliża kruk. Ja to obserwuję, słuchajcie przez okno codziennie. Jeśli Wy poczujecie, że ktoś jest dla Was toksyną. To znaczy, że powinniście spierdalać w podskokach. Ale czy Wy to robicie? No nie. Ja, te, ja też nie robiłam tego. No. I historia, którą powiem, będzie mocno wyjaskrawiona i posklejana z kilku historii. To będzie, to będzie trochę legenda. Bo kor historii jest mój, ale żeby uczynić z niej historię pełną, taką przepiękną, opisującą model toksycznej relacji, to dodałam do niej elementy z różnych nadesłanych historii. No więc. Byłam sobie kiedyś w relacji z osobą, przez którą skończyłam w Mega głębokim dole. I to było tak. W ogóle teraz sobie myślę, że wy naprawdę możecie myśleć, że ja byłam w jakichś setkach związków, a to jest nieprawda, bo ja niektóre rzeczy po prostu opisuję tak, żeby nie wiadomo było o kim jest mowa. I tak rozwarstwiam te swoje historie, żebyście się nie mogli połapać, ale opowiadam dalej. No więc ja byłam z, tobie, z, tą, z tą osobą, i to było tak, że oczywiście on był wychowywany przez wilki. No i ja, jak to na idiotkę przystało, no to ja chciałam zbawiać, tak? no to tam była ta historia z tym klubem ze striptizem, że dziecko opuszczone przez rodziców, w domu wieczna wojna, ojciec go zabierał do tego swojego klubu ze striptizem i tam siedziały, no, dla dziecka, no, rzeczy niestworzone i bardzo szkodliwe. I ogólnie bardzo mi z tego powodu było przykro, no bo oczywiście nic się nie da na to, na to poradzić i, i dorośli chodzą na terapię, żeby sobie takie rzeczy przerabiać, a ten typ tego nie robił. No, i historia była w ogóle typowa. Najpierw był taki miesiąc miodowy, i to był ten wspaniały moment, ten przewspaniały moment, kiedy całujecie kogoś pierwszy raz. I ja widziałam to ostatnio na przystanku autobusowym, już stała para, para nastolatków, i było widać, że, że to jest jakieś ich świeże spotkanie w ogóle. Może jakaś tam druga randka na przykład, albo w ogóle pierwsza. I dziewczyna czekała na autobus, i on już miał za sekundę nadjechać, więc już oboje czuli, że no teraz albo nigdy, nie? No i ten autobus nadjeżdżał i ona się tak wspięła na palce, żeby go przytulić i wtem ich usta się zetknęły. I to było takie, Jezu, no piękny pierwszy pocałunek, bardzo szybki, no bo już ten autobus tam już prawie odjeżdżał, ale było widać, że się właśnie coś stało i że coś, coś, coś ważnego w ogóle miało swój początek. I po raz pierwszy wymienili się swoją śliną, a ja byłam tego świadkiem i to była piękna chwila. No i tak jak to było na początku, jak pewnie też u tej pary tak będzie, no było wspaniale. No i spędzaliśmy razem czas, tam były mi, miłe niespodzianki, jakieś czułe słówka, ale ja od początku coś czułam, że to jest, wiecie, no taki no, typ wychowywany przez wilki, ale myślałam sobie, nie, tam, ja jestem inna, ja wiem jak mu pomóc. Bo ja jestem taka wyrozumiała, jestem taka dobra, ciepła, ja go otulę tym... Kocykiem zrozumienia, ja go nauczę mojego miłosnego abecadła. Ja mu wyjaśnię, że, wyjaśnię mu, że miłość może być odwzajemniona i, i może być piękna. No a co tam w ogóle było do łatania? To, to było oczywiście sporo rzeczy. No, najpierw sobie tam ustaliłam, że zrobię sobie sprawdzian z dzieciństwa, czyli ja mu pokażę, że ja nie jestem taka jak jego rodzice i że można mieć wspaniałą, zdrową relację. No i później jakiś tam problemik, że, który tam mi stawał na drodze, no, to była jego ex-dziewczyna. Że ona się wiecznie przewijała w ogóle gdzieś tam, serce złamane, ona była tak toksyczna i taka zła. No i typ napierdala na nią zdrowo i, i użalał się, jaki to on był skrzywdzony, jaki on był biedny, bo on się tak starał. A ona była tą wredną heterą, że on jej chciał świat pokazać, kupił bilety do Budapesztu, zarezerwował jakiś piękny hotel, żeby jej zrobić prezent po dyplomie. A ona powiedziała, że ona z nim nie chce nigdzie jechać, no bo ona woli tam gdzieś ze znajomymi. No i ciosy. No i on powtarzał, że on tak wiele potrafi poświęcić dla miłości, że on na rzęsach staje, a ona go tak skrzywdziła. I teraz myślę, po chuj ty mi w ogóle o tym opowiadasz? Jakby po co to po co się to robi? Po co on nam, po co on, mi on o tym opowiadał? Ja nie rozumiem. Ja, ja mu nie opowiadałam o swoich byłych związkach, więc dlaczego ja muszę wysłuchiwać jakichś w ogóle o byłych dziewczynach i o tym, jak mu one złamały serce? Co to w ogóle, co, co to wnosi do naszej relacji? Do jakichś w ogóle garby, czy jakieś śmieci? No ale dobra. Ja sobie myślałam oczywiście, Jezu, Czyli on dla mnie też się tak będzie starał? Że, że on, skoro kocha, w ogóle co za romantyczna dusza, artysta, namalował dla niej obraz, który ona oczywiście później w furii zniszczyła. I myślałam sobie, jak już, jak już przejdziemy przez to całe gówno, jak ja go już wyleczę, to on dla mnie też będzie malował, i że ze mną też będzie podróżował, i będziemy razem robić sztukę, więc jest na co czekać. No ale oczywiście za, tam za każdym razem, oczywiście jak jakieś chciałam zbliżyć, no to była gra w chowanego i my nigdy tak naprawdę nie byliśmy chyba ze sobą, ale, ale wiecznie słyszałam, że no wiesz, bo jestem taki, jestem taki zraniony, mam takie urazy, że, że ja nie umiem się tak szybko zaangażować. No więc ja czekałam jak te, jak te laski z zespołu Alba, czekałam aż on się tak w pełni otworzy i kiedy te problemy jego miną. I czemu to była toksyna? A to dlatego że relacja z nim wysysała całą moją energię. tych W ogóle tych pozytywów z tej relacji to była kurwa garstka, bo wiecznie był jakiś problem, ciągle jakaś szarpanina z czymś. I kiedyś miałam jechać do znajomego w jakichś tam interesach, no i to było w takim dość fajnym miejscu, w takiej galerii, i on się tam zajmował obijaniem obrazów, w te wszystkie tam cudaczne ramy, jakieś tam zabezpieczenia, nie pamiętam jak się to nazywa, ale jakoś, nie wiem, no rzuciłam w eter, że jak będę tam jechać, no to, że to miejsce jest fajne i że tę moją toksynę tam zabiorę ze sobą ale zapomniałam o tym, no bo i tam któregoś dnia, rano bardzo wcześnie, musiałam zapierdalać w podskokach tam, żeby coś szybko trzeba było załatwić i dla mnie to było takie normalne, że no, to, to był bardzo rano i, i tak naprawdę to był tak zwany asap, więc nawet do niego rano nie dzwoniłam, żeby go budzić, no to tam mogliśmy przecież pojechać innego dnia, tak? I wtedy ja już taka w ogóle nieświadoma, tak? Pierwsza wiadomość, jaką, yy, jaką z nim wymieniłam, no to było właśnie było poinformowanie, że o, właśnie wracam tam od, z, tego, z tego miejsca i ku mojemu zaskoczeniu pojawiła się awanturka. I że było, że wiedziałem, że ci nie mogę ufać, bo tam pojechałaś ze mnie. To tak jak moja była, ona też wszędzie wolała ze znajomymi. Wiesz, jak mi zależało, żeby zobaczyć te obrazy. Po co w ogóle mnie tam zapraszałaś, tylko mi narobiłaś nadziei. No i że on dawno już nie płakał, a ja go tak zraniłam, że już mu to wszystko puściło. I słuchajcie, no ja byłam taka no, mega skołowana, no bo ta, re, ta reakcja w ogóle, no tak jakby mu zrobiła kurwa pożar w kuchni po tym, jak on mi zakazał pichcenia. No i jakaś imba się w ogóle z tego zrobiła, ogromna. No i myślę sobie, kurwa, ale ze mnie Franca. Mogłam faktycznie go rano obudzić, no i go tam zabrać. Że co ja sobie w ogóle wymyślałam, no, że faktycznie go olałam. I teraz to już go stracę na amen. No, a tak już się przecież nastarałam, no. tyle już czasu poświęciłam na to, żeby go naprawić. No i co ja zrobiłam? W środku nocy. Jechałam taksówką na drugi koniec miasta, wydając w ogóle masę siana, żeby typa przeprosić. I pamiętam jak dziś, że ja myślałam, że w ogóle on otworzy te drzwi, pijany i zasmarkany, a on otworzył z takim. W ogóle się nie spodziewał mnie, więc otworzył normalny, z takim: O, hej. Yy, I myślę sobie: hmm, jakaś totalna zmiana maski tu nastąpiła, że w ogóle w żadnych łez, a przecież on tak pękł. No i pranie se aktualnie wieszał. W telewizji, kurwa, serial, jedzenie na wynos na stole. Żadnego płaczu. I sobie myślę, oho, ktoś mi tu chyba nakłamał. Ale oczywiście, jak to z taksonami bywa, ja, ja nie powiem mu przecież w twarz, ej, chyba mi kurwa robisz, no. Bo coś mi tu wygląda na manipulację. Jakbym była Simsem, to ja bym chyba w tamtym momencie miała wszystko na czerwono, no. A, a on nawet nie był Simsem, słuchajcie, z zielonym paskiem. No, bo on, on był kurwa graczem w Simsy. No więc ja, ja tego nie powiedziałam, no bo nie chciałam, bo się bałam, że go stracę, tak. A ja mam tutaj przecież to od Projekt, zaz, zakreśliłam highlighterami rzeczy do zmiany, czy tam zmiana wizji rodziny, zmiana wizji związku, nauczenie zaufania. No to co, zupełnie jak z psem, no. Tylko że ja go wcale nie, nie chciałam uczyć aportu, tylko ja go chciałam odrobaczyć. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Odrobaczanie typów. Ja o tym też zrobiłam epizod. No ale co ja robiłam? No to ja aportowałam. Ja byłam na każde zawołanie, jak się, tak, tak się starałam, że zawsze było coś nie tak. Jak o czymś zapominałam, no to też była jakaś wielka awantura, no i jak zwykle to moje przepraszanie, i to czucie się w ogóle, jak ja bym go, jak ja bym go traciła, i błaganie o to, żeby on, żeby on ode mnie nie odchodził. No ale później się on obrażał, bo potrzebował pewnie atencji, i mojej energii, którą tak ze mnie wysysał, jak sakiem. W ogóle bardzo śmieszne, że w ogóle sak zwierzę, zwierzątko i sak chirurgiczny się tak samo nazywają. No ale dobra, on, on nie był, słuchajcie, sakiem wiewiórką. On był tym, tym sakiem medycznym, tym tym ostrym i twardym. No bo ja poświęcałam tyle energii i ten, ten swój cały czas wolny, te pieniądze na te taksówki, hajs na jakieś prezenty miłe. Bo w moim, yy, jakby, no mój terapeuta to nazywa, bo chyba po prostu tłumacząc na polski, okazywaniem i odbieraniem miłości. Że każdy z nas inaczej okazuje miłość i odbiera miłość różnych ludzi w inny i taki specyficzny dla siebie sposób. Że na przykład można okazywać miłość przez wspieranie w pasjach, a odbierać na przykład podczas nie wiem, że ktoś ci gotuje, nie? Albo że się opiekuje tobą kiedy jest, jesteś chory. No i że wtedy się czujecie kochani. No to jak ja okazuję miłość, no to ja na przykład przez pamięć i przez miłe gesty. No więc jak ja wiedziałam, że on lubi taką pewną fotografkę no to ja mu kupiłam zajebiście ciężko dostępny album tej artystki. On wyszedł w ogóle w jakimś tam ograniczonym, na, ograniczonym nakładzie, jego trudno było dostać, w ogóle musiałam go z innego kraju sprowadzać. No ciężki był on jak sam skurwesyn. no. Nosiłam go na plecach przez pół miasta i po pracy, jak już mi się oczywiście skończył taks, yy, hajs na taksę, no bo chciałam mu pokazać, że to jest taki, wiesz, drobny gest, że tam mi, on wspomniał, że on lubi ją, no to ja go zaskoczę i pokażę, że ja go tak dobrze znam. No ale coś wiecznie było nie tak, no. Oczywiście ja bez przerwy chodziłam z tym moim y, kotylionem terapeutki, no bo przecież ja się tak zajebiście znam na tym, jak mu pomóc. No bo ja mam przecież magistra z odtruwania toksyn, tak? Ale w tej relacji coś wiecznie było do załatwienia. No i teraz klasyczek. To się w ogóle pojawia w wielu wiadomościach od Was. To jest w ogóle piękne, piękne, że właśnie o tym rozmawiałam z moim terapeutą Tedem na patronantowej sesji. Czyli na sesji, z której, o której gadamy o tematach, które są od Was i są sfinansowane z Patronite'a. No i jednym z takich powtarzających się rzeczy jest terapeutyzowanie innych i rozwiązywanie problemów innych ludzi. Kurwa, no to jest temat rzeka. No. My, my opór terapeutyzujemy typów i typiary i dochodzi do tego, że my wspieramy ich na przykład po rozstaniach. Że my wspieramy ich w tęsknocie za byłą. Tak jak ja na przykład ja to robiłam, tak? I my ich głaszczemy i doradzamy. W ogóle nie proszeni o żadne rady, no bo my przecież wiemy najlepiej. No więc ja mu pomagałam we wszystkim. No jak chciałam spędzić na przykład chwilę tylko ze znajomymi, bo na przykład moja przyjaciółka miała urodziny, albo był jakiś tam nie wiem, zjazd znajomych, cokolwiek. Jakiś, jakiś tam wolny czas między pracą a z paniem, a nie był to czas, który ja poświęcałam jemu, no to już była awantura, że ja się z nim nie liczę. Że już my się nie widzieliśmy dwa dni, a ja sobie wolę oczywiście sp spędzić czas z koleżaneczkami, I ja mu bardzo chciałam udowadniać, że on jestem na tym pierwszym miejscu, no więc ja odwoływałam te spotkania, tak? I poświęcałam absolutnie każdą wolną chwilę jemu. Przez co oczywiście straciłam kontakt z, z bliskimi koleżankami, no i niektóre z tych kontaktów udało mi się odbudować, no ale podczas tego spędzania z nim czasu też bardzo wiele osób zawiodłam, bo na przykład oczekiwały albo potrzebowały w danym momencie życia pomocy ode mnie. A ja byłam tak zajęta zajmowaniem się tym typem, że ja nie miałam czasu dla tych ludzi i kurwa do dzisiaj tego żałuję. Do dziś się, że tak powiem, męczę się z tym. No i czy on poświęcał mi na przykład każdą swoją minutę? No nie, no, bo on miał swoje rzeczy. Bo musiał iść na wernisarz z kolegami i, i na nim na przykład była jego ex. I ja drżałam, pamiętam, w domu, całą noc nie spałam przez ten lęk, że oni się na bank znów w sobie zakochają. Że on mnie zostawi na lodzie. Więc zamiast się zająć sobą, to ja w domu płakałam, no. Bo ja przecież byłam beznadziejna, no. On tyle dla niej robił, te, te obrazy jej malował, a dla mnie nic takiego nie robi. No więc ja nie zasługuję widocznie na to wszystko, na co ona zasługiwała. I ja miałam w tej relacji w ogóle bardzo mało praw. I on tych praw miał w ogóle całą masę. I mało tego, on w ogóle, on w ogóle ustalał te, te prawa. No więc ja się starałam, a później i tak dostawałam zjebę. I wiecznie byłam niewystarczająca w ogóle, no cyrkie, ja, Że, no, ja, bym w tym, ja w tym cyrku byłam z sakiem chyba. Dobra, żartuję, to było żałosne. Byłam, byłam tam na arenie i stałam na trapezie I, i, no kurwa, milimetry dzieliły moją twarz od podłogi. Ale co się działo? I to jest w ogóle charakterystyczne dla bycia z toksyną. Nic nikomu nie mówisz. Jest chujowo, ale mówisz, że jest super. Im bardziej było beznadziejnie i źle. Tym bardziej ja znajomym musiałam kłamać, że było super, że on tak o mnie dba, że mamy tyle wspólnego, że mamy takie super plany, bo jedziemy, nie wiem, co oglądać, no, kurwa, krwawy księżyc w ciemny las, że on się ze mną dzieli swoimi sekretami, a dzielił się swoimi sekretami. Tylko, że później je przeciwko mnie wykorzystywał, no, że on mi tyle mówi, że on jest taki ze mną szczery i się tak otwiera, a ja go tak zawodzę. No, ale przed znajomymi oczywiście zgrywałam pajaca, no, i opisywałam naszą relację w pięknych barwach, że, że my jesteśmy sobie pisani. A kiedy oni już coś tam zaczęli podejrzewać i mi mówić, że no, słuchaj, Stara, no nie brzmi to za ciekawie, jak on cię potraktował. Kiedyś też chyba widzieli, yy, jak się do mnie raz odezwał, no i koleżankami tak powiedziała: Słuchaj, no, to nie jest chyba dobra relacja. No i słuchajcie, no, jak oni już zaczynali coś mówić, no to ja ukrywałam rzeczy. I puderkiem ja tak sobie obsypywałam, bo już pod dywanem to już w ogóle tyle trupów było, że ja już zaczęłam pękać. I któregoś razu pękłam, i w ogóle wyrzuciłam to wszystko i odsłoni odsłoniłam ten dywan z tymi trupami yy, przed przyjaciółką. I ona powiedziała: stara, ewakuuj się. Pakuj w ogóle resztkę swojej godności i, i spierdalaj. Ten typ jest manipulantem, źle cię traktuje, yy, całą energię z ciebie wysysa, odciąga cię od znajomych. No to w ogóle nie ma przyszłości. W ogóle jaki on ma na ciebie wpływ, że, że się opuściłaś w ogóle w nauce, yy, zaniedbałaś swoje pasje, weź dziewczę, obudź się i skończ to gówno, póki jeszcze w tym głównie nie pływasz. No. Ale ja już dawno pływałam przecież. Ja sobie już nawet założyłam pływaczki, żeby tę głowę swoją mieć ponad poziomem gówna i strasznie się, słuchajcie, zdenerwowałam wtedy na tą moją przyjaciółkę, no bo ona nie wiedziała przecież całej prawdy. No my się przecież totalnie kochamy i że poza, poza tym syfem, którego ona była świadkiem i poza tym, y, tymi przykrymi rzeczami, które, które jej, o których ja jej opowiadałam, no to przecież jest masa przepięknych momentów. Ona nie wie o tym, że on mi na przykład teraz zrobił śniadanie. I że mi raz dał kwiatka. I że mnie raz zabrał do znajomych na domek i że było super i tak mnie wspaniale tam traktował. O, on ma przecież swój ciężki background. No przecież jemu trzeba bardzo dużo wybaczać. Ja go, na, ja go naprawię. Ja mu pokażę tą swoją miłość. To będzie wszystko w porządku. I ja w ogóle, on, on u, zapomni o swojej byłej, zapomni o tym, że był w ogóle skrzywdzony. Ja będę wytrwała w tym. Ja mu udowodnię, że ja jestem wytrwała i że ja jestem w stanie znieść te jego humory. I że my zaczniemy wszystko od początku. I, I czy ja wiedziałam na przykład, że to jest zakłamywanie samej siebie i, i zakłamywanie rzeczywistości? No oczywiście, że wiedziałam, no, ale, ale zakłamywałam dalej, tak? I tak jak zakłamywał chłopak, również mieszkaniec Idiotkowa yy, naszego wspaniałego kraju, który opisał mi w dwóch mailach dwie swoje historie. I mi to słuchajcie. Jakoś bardzo, bardzo osobiście podeszłam do tych maili. I to w ogóle rozrywa serce. W sensie ten mail, te dwa maile są tak fatalnie tragiczne, że jego autor to jest w ogóle no, to jest chłopak miód na serce. Ja bym no, naprawdę ja bym chciała własną córkę wydać jemu za żonę. No. Chciałabym mieć takiego syna, przysięgam, ale nie mam ani syna, ani córki, no. więc, więc przeczytam Wam po prostu fragmenty tego maila. I oto, od czego się zaczęła ta tragiczna historia, cytuję. Znaliśmy się kilka lat, ale zaczęliśmy być ze sobą trochę później. Ona bardzo naciskała, żeby był to, żeby był to sekretny związek, żebyśmy my ukrywali to, że jesteśmy razem, no bo znajomi będą gadać i tak dalej. Na początku mi się to podobało, bo to było takie magiczne uczucie, takie nasze, ale później męczyło mnie, że nie mogę jej złapać za rękę, ani okazać uczuć gdzieś poza domem. Ale starałem się ją zrozumieć, no i skoro był taki warunek, no to ja na niego przystałem. Nie, no bardzo zdrowy warunek, muszę Wam powiedzieć, że musicie, jeżeli musicie ukrywać jakąś relację, no to, jest to na pewno jest to, no ma, ma to dużo słuszności, że znajomi będą gadać. Słuchajcie, no nie wiem, czy, czy jest wiele takich sytuacji, w których ludzie się boją, że będą coś, coś ludzie o nich gadać. Przypomnę, że ta Typiara, której nie umiem wymówić imienia i nazwiska, czyli Meghan Markle, Merkle kurwa, Markle. Meghan Markle i, i ten książę, przecież oni ukrywali długo swój związek? No nie. Bo, I oni mieli większe obawy, słuchajcie, że za nich, no, o nich zaraz będą magazyny pisać, a mimo wszystko w którymś momencie ten książę chyba Harry, czy tam ten drugi, yy, oni powiedzieli, że no dobra, jebać to, no, za bardzo Cię kocham, żeby się z Tobą ukrywać. A, a ona nadal ta, tutaj z tego maila, no ona chciała, żeby to był związek ukrywany. No bardzo przykre. Jest to już pierwszy sygnał. No ale dobra, czytam dalej. Ponad wszystko liczyła się ona i tylko ona. Osiągnęło to taki wymiar, że byłem skłonny dla niej zrobić wszystko, czego ona tylko chciała. Byłem gotowy wykonać sztuczkę, nawet kiedy ona już mi nie kazała jej robić. Tak jak na, teraz na to patrzę, to jest mi aż wstyd, że dałem się wsadzić pod pantofel głębiej, niż ma sam rów Mariański. Moje życie towarzyskie w, w zasadzie nie istniało, bo spotykałem się tylko z nią i nie mogłem z nikim innym. Stawiałem ją nawet ponad rodziną, co skutkowało tym, że przez cały okres naszej relacji, począwszy od wejścia w ten związek, byłem stale pokłócony z rodzicami, którzy chcieli mi zwyczajnie pomóc przejrzeć na oczy. Żeby ci zobrazować, jak bardzo mi odbiło, posłużę się autentycznym przykładem. A i słuchajcie, on mnie w ogóle tym nie zaskoczył, bo ja opór sama robiłam takie rzeczy i znam masę przyjaciółek, idiotek, które robiły to samo. I kolesi zresztą też. Przysięgam, przysięgam. Czytam. Sobota piszemy ze sobą. Ona pisze, że ma ochotę na KFC, ale dowóz do niej nie sięga i ona tak bardzo ma na nie ochotę. Ja do niej miałem 40 minut jazdy komunikacją. Do najbliższego lokalu oboje mieliśmy mniej więcej 20 minut tłuczenia się tramwajem. Ale jak mnie poprosiła, znaczy nie poprosiła, jak mi o tym powiedziała, to wskoczyłem w tramwaj, żeby jej to przywieźć, zrobić przyjemność i pokazać, jak mi zależy, i od razu wrócić do domu. Oczywiście zawsze ja płaciłem, no bo przecież jak dziewczyna ma płacić, co skutkowało tym, że praktycznie zawsze byłem pod kreską. Kiedy nie mogłem spełnić jakiejś zachcianki, to pożyczałem pieniądze, żeby tylko móc to zrobić, czyli od brata, przyjaciół, babci czy rodziców. Bardzo chciałem, żeby wszyscy mi zazdrościli, jaką to mam super dziewczynę i jak idealny jest nasz związek. Codziennie po szkole się z nią widziałem i pomagałem w jej w lekcjach, a potem odwoziłem do domu, zaniedbując własną naukę, przez co uczyłem się dopiero jak wróciłem do domu i kończyłem albo w nocy, albo nie, nie uczyłem się wcale, co odbiło się też na obniżeniu lotów w ocenach. Kiedy chciałem iść do pracy, żeby mieć kasę, nie na jakieś oczywiście swoje potrzeby, wiadomo, to oczywiście jak już od razu był foch, że nie chcę z nią spędzać czasu. No chyba, że był to weekend, a ona chciała wyjść ze swoją przyjaciółką, no bo wtedy nie byłem jej potrzebny, a ona mogła spędzać czas z kimś innym. Oczywiście była wychowywana przez wilki, jednak kiedy próbowałem coś na to poradzić i jej pomóc, zawsze spotykałem się z odmową, bo ja tak nigdy nie miałem, nie wiem jak to jest i mam się nie wpierdalać. A potem zawsze był płacz, że nikt jej nie chce pomóc. I tak w kółko. Oczywiście moje problemy nie były istotne, no bo i tak przy jej problemach no to tylko jakieś moje wymysły, a nie własne realne problemy. Jest to bardzo smutne. Czytam dalej. Wiecznie słyszałem, że albo się poprawię, albo mnie zostawi. Bardzo mnie to bolało, więc ja oczywiście w płacz i prośby, żeby mnie nie zostawiała, że ja się zmienię. Był spokój na pewien czas, ja nadal się dla na niej starałem, poprawiałem co było do poprawienia, było między nami super i jak już się cieszyłem, że najgorsze jest za nami i będziemy już teraz szczęśliwi, to ona później stwierdzała, że nic się nie zmieniło i nadal jestem taki sam. I tak w kółko. I w końcu doszliśmy do takiego etapu że rozmowa zakończyła się tym, że powiedziała, że między nami koniec, ale możemy dalej się przyjaźnić. Potrzebowałem wtedy trochę czasu dla siebie i nie odzywałem się za dwa dni, to, to zapytała, czy mam czas pogadać. I co się okazało? Okazało się, że była u mnie pod domem, a samo zerwanie było testem, który zdałem. Mnie oczywiście nie obchodziło, że w ogóle coś się odjebało, bo byłem po prostu szczęśliwy, że do, nas wró do mnie wróciła. Kurwa, czy wy czy to w ogóle czajecie? Ona mu robiła test! Test spływania w, chyba w gównie, no on, on, on też miał przecież ze sobą, jak już słyszycie, pływaczki, jaką w ogóle trzeba być osobą, żeby kogoś testować i jeszcze w ogóle mówić mu o tym otwarcie. Serce mi się łamie, ale, ale czytam dalej. Po pewnym czasie zdradziła mnie na imprezie, całując się z jakimś przypadkowym typem. Ja oczywiście po rozmowie i temu, że, że się przyznała z, wyrzut, z wyrzutów sumienia, to jej wybaczyłem i powiedziałem, że, nie, że to nieważne, że, że to było, minęło, no bo się kochamy. A, i teraz się trzymajcie, bo to jest kolejne zachowanie toksyny. Minęło trochę czasu, i kolejne perturbacje, ale ona mi powiedziała, że ona wie, że kiedyś będziemy razem, bo do siebie pasujemy. I na końcu obiecała mi dzieci. Nie wiem, czy przyzwyczaicie, co tu się właśnie stało. Dziewczyna obiecała typowi dzieci. To jest chyba jakaś sytuacja, nie wiem, licealno-studencka. Ja też kiedyś usłyszałam, że mogłaby być, mogłabyś być matką moich dzieci, ale na szczęście ja dysponuję potężnym arsenałem niskiego poczucia własnej wartości. I ja nie wzięłam tego na poważnie, ale usłyszałam też na przykład kiedyś, że ktoś dla, dla mnie kup... nie, ktoś kupuje mieszkanie, żebyśmy my mogli tam razem uwić sobie gniazdko i tam się cieszyć naszą miłością. Mnie to nie kupiło oczywiście, bo ja nie wierzę w takie rzeczy, ale wiem, że niektórzy wierzą, Także, no co mogę powiedzieć? No, to, jest, to jest zagrywka na najniższym poziomie. No. I tak robią toksyny, żeby, no bo żeby jeszcze bardziej nas do siebie przywiązać. I teraz najsmutniejsza część tego maila i osoby, co są wrażliwsze na krzywdę innych, serio zatkajcie uszy, bo to jest bardzo, to jest bardzo smutne. Nie bacząc na wszystkie sygnały, żeby spierdalać, po zdradzie, naciskaniu na ukrywanie naszej relacji, powietrznych zapewnieniach, że nie możemy ze sobą być, a potem mówieniu, że chcę mieć ze mną dzieci, potem na wycofywaniu się z powrotem i kolejnym robieniu mi mózgu, z mózgu gąbki, postanowiłem zorganizować nam wypiat na domek. No świetny pomysł, nasz kolega idiotka miał. Usłyszałem, że mam nie starać się jej odzyskać, ale kto wie, może wtedy do siebie wrócimy, ale mam niczego nie szykować. Odebrałem to jako sygnał. No bo chyba słyszycie, że ona mu typowo rzuciła kość, tak? I już miałem zaplanowaną kolację z winem i świecami, potem na spacer na rozgwieżdżoną łąkę i tam już ognisko. Przed samym wyjazdem mieliśmy jeszcze imprezę urodzinową naszej kumpeli, a ona do samej y, imprezy się do mnie nie odzywała. W końcu na imprezie spytałem o co chodzi. To odbyła się ponownie rozmowa, podczas której mi powiedziała, że poznała chłopaka i że się zakochała. I że ona nie pojedzie ze mną na ten wyjazd, wyjazd był następnego dnia, i że nie chce ze mną być i nie obieca, że kiedykolwiek ze mną będzie, no bo ona nie może tego zrobić. Mimo mm, tego, że oczywiście wcześniej mogła to robić, tak? Ale oczywiście ja da jestem dalej dla niej ważny i będziemy się przyjaźnić. Było to kurwa dla mnie, lekko mówiąc, szokiem. Cały mój świat się zawalił. Usłyszałem jeszcze, i słuchajcie, tutaj aż przystopuję, bo to jest przykład seksizmu. I to zdanie pokaże i uwypukli, że seksistowskie komunikaty idą też ze strony dziewczyn, i my o tym często zapominamy, ale o nich się też za mało mówi, więc ja teraz przystopuję i powiem, co powiedziała mu ta dziewczyna na imprezie. Usłyszałem, że mam wrócić na imprezę, jak już się uspokoję, a nie jak jakaś beksa. Co za w ogóle obrzydliwy, toksyczny, obdzierający z prawa do bycia sobą komunikat. To jest obrzydliwe. A czy tam dalej? Jest coraz gorzej. Toksyna już opanowała w ogóle całe życie tego naszego kolegi, któremu po tej historii, którą w ogóle przetrwał, to jemu się należy poza grupowym uś uściskiem. To, to jakiś or order, medal, 100 kilogramów knopersów, no wszystko co najlepsze. Porozmawiałam wtedy z jej przyjaciółką i dowiedziałam się, że ona już dawno chciała ze mną zerwać, ale stwierdziła, że skoro może sobie pojechać w góry po kosztach, to czemu nie? I że była totalnie świadoma, że coś szykuje, więc tu kurwa pauza więc najwyżej by się ze mną przespała, a po powrocie by mi to wszystko powiedziała. Na szczęście powiedziała mi przed wyjazdem, co nie zmienia faktu, że wystawiłem wszystkie osoby, które też się nagimnastykowały, żeby ten wyjazd ogarnąć. Tu słuchajcie, jest też przykład tego, że w dzisiejszych relacjach, nie tylko w dzisiejszych, ale w ogóle, że seks jest nagrodą, albo seks jest czymś, co można komuś dać, albo można to coś zabrać. Czyli to jest w ogóle uprzedmiotowienie seksu? To, to też jest smutne, bardzo przykre. Starałem się żyć dalej, i myślałem, że nawet mi to wychodzi, aż do pewnych urodzin, gdzie, lekko mówiąc, straciłem kontrolę i urodziny spędziłem płacząc, a raczej histeryzując. Nie miałem żadnego przyjaciela, bo na wszystkich się finalnie mm, przez nią wypiałem i byłem totalnie sam. Miałem myśli samobójcze. Finalnie wyszedłem na prostą, znalazłem osoby, z którymi mogłem ten temat, ten temat przepracować i wyjść ponad niego. Po rozmowach ze wspólnymi znajomymi zrozumiałem, jak bardzo dawałem się wykorzystywać i że to rozstanie wyjdzie mi na dobre. I słuchajcie, nasz przyjaciel idiota podzielił się ze mną tym listem i on pięknie opisał, co to jest związek z toksyną. To jest to, ta toksyna nieusuwalna przez wątrobę. I ja Wam po prostu to podsumujesz, w ogóle zrobię takie wypunktowanie ładne. To będzie taki, taki test, który sobie w głowie będziecie mogli zrobić i sobie przytakiwać, albo sobie mówić, nie, no, u mnie to jest w ogóle zupełnie inaczej przecież. No i wtedy będziecie, tak jak ja, pisać sobie setki usprawiedliwień i, i zakłamywać rzeczywistość, i siadać na tych kolankach. No i wiecie sami, no, no, siebie nie oszukacie. I takich maili, w ogóle każdy jest wyjątkowy, tak, ale większość z nich ma podobny mianownik. Że no, toksyna chce za wszelką cenę nas do czegoś wykorzystać. Albo się karmi po prostu naszą energią, albo naszą uwagą, albo też pieniędzmi. I zacytuję w ogóle teraz kilka zdań wyrwanych z różnych listów. No, bo słuchajcie, idiotki chyba się będą musiały kiedyś zamienić w książkę. Bo, bo ja nie mogę wszystkich tych historii zmieścić w pół godziny odcinka, a każda z nich jest zajebiście wartościowa i mega istotna. I dlatego ten odcinek pewnie będzie wyjątkowo długi. Już, już teraz widzę, że on ma 32 minuty. Ale oto przykładowe cytaty z wiadomości, które dostałam od przyjaciółek idiotek. I te maile były pisane z jasną intencją, żeby nikt się nie czuł sam. I to często też czytam yy, na początku tych maili. Pierwsza przyjaciółka idiotka pisze: włamywał mi się, wtedy jeszcze na Gadugadu, -gadu komórkę, wysyłał mi i sobie SMSy z internetu z pogróżkami. Parę, la parę lat udawał, że ktoś nas śledzi, a przez przestępczą Przeszłość jego ojca było to, było to możliwe, bo był to wychowywany typ przez wilki, żeby to, to nie było niewiarygodne. Czasem udawał, że piszą do niego jakieś dziewczyny. Wszystko, żeby zwrócić na siebie moją uwagę. Przykładowo byłam na, na imprezie i gadałam z kumplem, zwyczajnie, i nagle dostawałam SMS-a z internetu, komuś się może to nie podobać, albo coś w tym stylu. I to on je wysyłał. Czyli słuchajcie, to, to jest w ogóle robienie z nas wariata, gonionego poczuciem winy i taką wieczną psychozą, że no, to wszystko, co robicie, jest w ogóle złe, straszenie jakąś zdradą tutaj jest, albo tym, że, że dookoła toksyny lata wiele much, co by się w sumie zgadzało, ale nie można nikogo nazwać kłamliwą kupą, więc no więc nie. Druga idiotka, przyjaciółka nasza, napisała. Wciąż byliśmy tylko koło siebie. On miał swoich znajomych, ja swoich, nie spędzał ze mną świąt, nie mieliśmy wspólnych zainteresowań. Było dziwnie, a on pił coraz więcej. W dniu przeprowadzki do wspólnego, do wspólnego mieszkania nie pomógł mi z walizkami, bo pił z kolegami gdyby nie przyjaciele nie dałabym rady robili sobie na, na zmianę dyżury wysłuchiwali mnie, płakali ze mną nikt mnie nie skrytykował robiłam te wszystkie pojebane rzeczy o których mówisz Ułaziłam z nim do psychologa, później chodziłam sama byłam współuzależniona, na nowo z nim zamieszkałam a później przez chwilę było stabilnie ale później znów prawie nie wracał na noc chlał dzień w dzień, nie dotrzymywał ani jednej obietnicy zbyt niskie poczucie własnej wartości jego problemy i jego nałogi doprowadziły do tego, że myślałam o sobie, że jestem beznadziejna już tak nie myślę Któregoś dnia po prostu wracając z pracy, dzień jak co dzień, odetchnęłam i obiecałam sobie, że nikt już więcej mi tego nie zrobi. Nikt mnie nie obrazi, nikt mnie nie zdradzi, nie wyleje pijany na mnie napoju, gdy będę spać, nie szarpnie mną, i tego się trzymam. I czytam wam to teraz, słuchajcie, te listy idiotek, i nie wiem, jak wygląda ta przyjaciółka idiotka. Ja, ja nie znam jej miasta, wieku, ani w ogóle całej historii jej życia. I to jest właśnie najsmutniejsze i najciekawsze, że te historie. Mogłaby mi wysłać wasza sąsiadka. Albo na przykład pani sprzedająca mi dzisiaj rano chleb, albo, albo kierowczyni autobusu, albo jakaś przepiękna dziewczyna z Instagrama, który, po której zdjęciach w ogóle w życiu byście się nie domyślili, że ona w takiej relacji kiedyś była. Tak jak nie, nie dowiedzieliście by się, tak jak kolejny cytat: tak? też przyjaciółka idiotka, walcząca z toksyną. Potrafił na mnie nakrzyczeć, a jak zrobiło mi się przykro, mówić, że mam przestać płakać. Kiedyś, nawet gdy już relacja umierała, powiedział mi, że po co do niego dzwonię, skoro tylko płaczę do słuchawki. Któregoś dnia powiedział mi, że nie wie, co ma z, no z nami zrobić, bo on to tak w sumie nie umie z kimś być i on nie potrafi się kimś za bardzo przejąć i tym innym, yy, kimś innym niż sobą samym. I że jak mi mówi, że kocha, to tylko dlatego, że myśli, że ja tego oczekuję i że w ogóle on ma teraz trochę depresję i że to wszystko jest moja wina. Czyli koleś nie dość, że stosował wobec naszej przyjaciółki idiotki przemoc słowną, krzyk, to jeszcze ją okłamywał, manipulował jej uczuciami, w ogóle odbierał jej jakieś prawo do okazywania swoich uczuć i emocji, to tak jak z tą Beksą. Co, dlaczego w ogóle się robi tak, takie rzeczy innym ludziom? Ale jest też zabawny twist w tej historii. Mm, I czytam wam dalej. Jak powiedziałam mu, że to koniec i ma spadać na bambus, to zaczął mnie błagać, żebym nie wychodziła. Byliśmy u niego w mieszkaniu. I uklęknął przede mną, złapał mnie za nogi i zabrał mi buty. Nie chciał mi ich oddać, a jak chciałam wyjść z domu bez nich, to zaczął mnie gonić po ulicy. Jak już się od niego uwolniłam, no dokazałam mu się przestać do mnie odzywać. Nie minęło pół godziny i zadzwonił, żeby się użalać, że chyba się zaraz zabije. Cały był zapowietrzony, no więc ja nie wiedząc co robić, pojechałam znów do niego, żeby go uspokoić. Oczywiście to była manipulacyjna zagrywka, no i to był test, tak jak, jak w przypadku tego listu naszego męskiego idiotka. No ale czy tam dalej? Była już noc, więc poszliśmy spać, i on się ciągle budził i powtarzał mi, żebym go nie zostawiała. Następnego dnia rano nie chciał mnie puścić ani na sekundę, i ciągle mnie całował, i trzymał za rękę, i że mnie kocha, mówił, i takie smęty. Zdążyłam wyjść z domu, minęło kilka godzin, a ten mówi, że w sumie to za dużo negatywnych emocji, ta relacja w nim budzi, i że on to już tak naprawdę nie ma siły się starać, mimo że jednak koniec macie to? Nie mogę tego pojąć. Uff. Kolejny przykład yy, toksyny od innej przyjaciółki, idiotki, naszego małego klubiku, któregoś o, muszę się poprawić. Któregoś razu po seksie powiedział mi, jak będziesz do mnie przyjeżdżać, to będziemy się ważyć. I myślę sobie o chuj, tu chodzi, on mnie on będzie ważyć. I wtedy usłyszałam, masz o jakieś 10 kilo za dużo. I sobie myślę, czy o czym mu chyba wydłubali, jak się zaczynaliśmy spotykać. Bardzo śmieszne. I tak mi cisnął przez trzy miesiące. Dodatkowo był strasznym syfiarzem i sprzątał tylko kiedy przyjeżdżałam. Nawet nawet nie to, to ja mu sprzątałam, bo nie chciałam przez weekend mieszkać w chlewie. I co usłyszałam? Co usłyszałam? Super będę mógł przeprowadzać koleżanki. Lubił mnie tak straszyć, że mnie zdradzi, bo wiedział, że jestem zakochana i mi zależy. Teraz długo już po tym, gdy kopnęłam go w dupę, pisze do mnie, czy chce z nim wejść w relację Friends with Benefits, bo mu się nie układa z dziewczyną, a podczas seksu myśli o mnie. Zapytałam się, a ona wie, że masz opryszczkę? Ta jaka. Ta idiotka w ogóle jest moją ulubienicą. Wspaniała się na baba. Już wam, już wam kiedyś o niej opowiadałam. Już mi kiedyś jedną historię wysłała. Ale słuchajcie, ja bym tak mogła bez końca Wam opowiadać o tych toksynach. Ja nie wiem, czy w ogóle powstał na przykład jakiś detektor spierdolenia toksyn. No nie wiem, jeżeli by istniał to ten, de, ten detektor, no to ja myślę, że on by się dzisiaj mógł w ogóle przegrzać. No. Jestem pewna, że w ogóle wielu z Was świta coś w głowie. Jeśli mieliście kontakt z taką osobą, i z taką toksyną, albo znacie osobę, która w takiej relacji była, i to wy byliście tymi osobami, które, które mówiły, że stara, uciekaj, schodź z tych kolanek, jestem pewna, że to kogoś takiego znacie. I ja nie jestem terapeutką, nie, ja nie jestem psychologiem, nie znam się na tym, co się powinno robić i nikomu też nigdy nie będę dawać porad, ale, ale jest kilka rzeczy, o których warto jest pamiętać. Po pierwsze, że jeśli, je, jeśli robisz w ogóle coś. Cokolwiek w ogóle, o czym nie możesz powiedzieć najlepszym przyjaciołom i musisz ich okłamywać, albo rodziców, to robisz coś bardzo złego. Ja, ja nie mówię tutaj o jakimś nie wiem, nielegalnym handlu narkotykami. Ja mówię zawsze, w każdej kwestii, każdej, ale w tym podcaście, podam przykład mi bliski, i nie tylko mi, tylko też wiele moich przyjaciółek i idiotek robi to samo. I każdy kiedyś tak myślę, że to zrobił. Czyli wiesz, że ta osoba nie jest dla ciebie. No, coś tam nie gra, no i wiesz, że totalnie w ogóle powinnaś sobie nim albo nią, no nie powinnaś się zaprzątać głowy, bo cię krzywdzi, bo sprawia, że się czujesz nic nie warta, Bo jest, jesteś niedoceniany, albo ta osoba zdziera z Ciebie poczucie własnej wartości, że więcej dajesz niż dostajesz. I, i jeśli ktoś robi rzeczy, przez które ty cierpisz, no to, czy to jest agresja słowna, czy to jest agresja fizyczna, to ty masz prawo szukać pomocy. Jeśli masz relację, którą ty musisz ukrywać, bo ten ktoś ci każe, to to jest relacja toksyczna. Jeśli masz na przykład relację, którą, przez którą musisz rezygnować z rodziny, z przyjaciół, z nauki, z rzeczy dla ciebie ważnych, jakichś pasji, rzeczy, które Ci służą, które sprawiają, że ty jesteś sobą, to to jest relacja toksyczna. I ty nie naprawisz żadnej toksyny. Toksyny się nie zmieniają. Zwłaszcza w ogóle przez takich dobrych ludzi jak ty. Jeżeli musisz ukrywać fakt, że się z kimś kontaktujesz, spędzasz, spędzasz z tą osobą czas, że się z kimś spotykasz, albo, albo właśnie masz ukrywaną relację, to to jest dla Ciebie szkodliwe. Masz to jest toksyczne. Masz w tym momencie w ogóle założyć sobie maskę tlenową i spierdalać z tego toksycznego smrodu, bo, bo po co ci twoi przyjaciele, ci rodzice, ci bliscy, ci ludzie, na którym tobie zależy, to, to po coś oni ci każą odciąć się od tej osoby, bo oni widzą to, czego ty przez te swoje klapki nie widzisz. Przez klapki nie na stopach, tylko klapki na oczach. I wszystkie te, te historie o toksynach mają w ogóle wspólny wydźwięk samotności. Bo wszystkie takie historie no, powodują fatalne uczucie samotności, takiego przygnębienia, niezrozumienia, w ogóle wymycia z własnych potrzeb i, i z własnych uczuć. Dodatkowo jeszcze ta samotność pogłębia fakt, że takiej relacji, w ogóle, no, do takiej relacji jest cię ciężko przyznać przez przyjaciółmi albo przez rodzicami, że, że coś takiego w ogóle weszło. Na początku to, to jak mi znajomi mówili stara, weź uważaj na tego typa, bo on to był manipuluje i wiecznie przez niego płaczesz, to ja myślałam, nie, ja im nie pokażę, że oni mają rację. Ja im udowodnię, że to jest prawdziwa miłość i że to oni się mylą. I że pakowałam w ogóle tyle, tyle swojej energii w ten związek, tyle kłamstw przed przyjaciółmi, przed samą sobą, tyle mnie to kosztowało, żeby z kitu, gdybym miała ja tę energię, poświęciła na studia, na swoje pisanie, na sport, to ja bym o wiele pełniejsza była i, i szczęśliwsza. A tak to zmarnowałam pół roku życia. No. Dobrze, dobrze w ogóle, że tylko pół roku. No i tyle mojej ukochanej idiotki, obu płci. Czujesz w ogóle, że temat toksyn, tak jak temat typów wychowywanych przez wilki, no wszystkie te podcasty, no to to nie jest temat zrealizowany i zamknięty. I będą kontynuacje pewnie, no. Bo może dowiemy się czegoś mądrego, co te tematy uzupełni. Ja już teraz w ogóle mam kilka takich ciekawych spostrzeżeń, o którym chciałabym uzupełnić moje minione odcinki. E, no dlatego pewnie jeszcze się pojawią inne historie i, i inne do nich refleksje, no. I cieszę się, że w ogóle ten podcast to jest takie miejsce, gdzie każda idiotka może być usłyszana. I mój terapeuta Ted, możecie więcej sobie o nim posłuchać właśnie w moim drugim podcaście, czyli tu Okuniewska. Ted y, wczoraj na sesji powiedział, że ten podcast to jest trochę taka terapia grupowa, że nikt nikomu nie doradza. Nikt w ogóle się nie stara naprawić niczyich problemów, dawać jakichś rozwiązań. Nie ma nikogo, kto jest tam wyżej od innych, ale poprzez dzielenie się tymi historiami w takiej terapii grupowej pokazuje się, że, że my nie jesteśmy w tym kółku sami i z wieloma rzeczami można się utożsamić. I, I można też zobaczyć, że, że po tej kąpieli, w tym głównie, no jest całkiem miło, no, że jak już się otrząśniemy, no to, to przychodzi pora na wiosnę. I tego uczucia nam życzę, idiotki. Dziś był ważny, ważny odcinek. No. Następny może będzie weselszy, a będzie on o typach z krzywym kręgosłupem. Też, też około medycznie, jak widać. Ale życzę Wam, żeby Wasze detektory wykrywania toksyn były no, stale na takim stand-by, powiem. Tak czy inaczej, no ściskam Was najmocniej, jak się da z Islandii do Polski i, i, i do wszystkich krajów, w których tego słuchacie. No i do, do usłyszenia w następnym odcinku Idiotek. I nie zapomnijcie wysłać tego odcinka każdemu, komu się może on przydać. Pa!